Cześć, witam Was wszystkich na kolejnej lekcji. Dzisiaj sobie powiemy o kryzysie, jaki dotknął średniowieczną Europę. Więc na początku XIV wieku w Europie Zachodniej przede wszystkim wybuchł kryzys gospodarczy. Było to spowodowane wprowadzaniem fałszywych monet przez króla Francji Filipa IV Pięknego. Przez to wiele domów bankowych zbankrutowało, a także przyczyniły się do tego kryzysu zmiany klimatyczne, które doprowadziły do klęsk nieurodzaju, a te oczywiście do głodu wśród ludzi. Ten głód także spowodował malejący przyrost naturalny, a także ludzie stali się bardziej podatni na choroby, więcej ich wymierało, a w latach 30. XIV wieku wybuchła dżuma w Azji Środkowej, która z czasem dotarła do Europy. Jak ona dotarła do Europy? No to, otóż Mongołowie, oblegając faktorię genueńską na Krymie, Kafę, próbowali wywołać zarazę w mieście, no i wrzucali zarażone zwłoki za mur. To była taka dość powszechna strategia właśnie, żeby miasto uległo właśnie wrzucanie zarażonych zwłok za mur. Jeśli ktoś kojarzy, może Władcy Pierścieni, Powrót Króla, też była taka scena, że wrzucano oczywiście głowy dla odstraszenia, ale mniej więcej to była tego typu taktyka, żeby wysyłać najczęściej zarażone szczątki, żeby wywołać zarazę w mieście i miasto oczywiście wtedy oblężone musiało się poddać. No niemniej uciekający obrońcy tej Kafy dotarli w 1347 roku do Sycylii, do portu w Messynie. No ale w zasadzie dotarli tam prawie sami umierający i chorzy ludzie. No i w ten sposób już dalej zaraza się rozprzestrzeniała. Ci, którzy uciekali z zarażonych miast, najczęściej już przenosili ze sobą chorobę. I właśnie dotykała ona głównie miasta, gdyż rozprzestrzeniała się po prostu w brudnych miastach średniowiecznych, które były bardzo gęsto zaludnione. Rozprzestrzeniała się też przez szczury. Spowodowała ona wymarcie prawie 1/4, możemy sobie napisać, 1/4, populacji umarła przez czarną śmierć właśnie przez dżumę zwaną czarną śmiercią. Wtedy też się jakby ludzie zaczęli się zwracać dużo do Boga. Był znany motyw artystyczny Danse Macabre, taniec, to był taniec śmierci, gdzie właśnie były przedstawiane szkielety tańczące w kole. Ludzie zaczęli się właśnie zwracać do Boga: memento mori, pamiętaj, że umrzesz. Były to bardzo powszechne motywy, gdyż właśnie w zasadzie ludzie umierali dookoła i był to taki popularny temat. Innym ważnym wydarzeniem w tamtym okresie była wojna stuletnia, a przede wszystkim jak do niej doszło. A więc Filip IV Piękny, a także jego trzech synów, w zasadzie wszyscy zmarli, no i nie było następcy tronu Francji. No i legiści uznali, że władzę powinien przejąć Karol Walez. Już, czyli możemy sobie zapisać Filip IV, tutaj brak potomków. No i legiści uznali, że władzę powinien przejąć Karol Walezjusz. Ale z kolei prawo do tronu rościł sobie także Edward III, który był wtedy królem Anglii. On był synem córki Filipa Pięknego. No ale oczywiście legiści go nie uznali, tak w zasadzie to był tylko pretekst do wojny, którą chciała wywołać Anglia, gdyż Francja tutaj chciała się umocnić i zjednoczyć tereny dawnej Galii, a także Flandrii. No i po prostu Anglii się nie podobał taki mocny sąsiad na południu i dlatego w 1337 roku wybuchła wojna nazywana stuletnią, która trwała aż do 1453 roku. Oczywiście ta wojna nie trwała 100 lat, to od razu widać, trwała 116. Jest to taka ciekawostka, którą zawsze można zabłysnąć przy stole, że wojna stuletnia trwała tak naprawdę 116 lat. Tutaj z ważniejszych bitew w 1346 roku mieliśmy bitwę pod Crécy, oczywiście pisze się inaczej, bo to dziwny francuski język, Crécy. Bitwa pod Crécy, w której rycerstwo francuskie odnosi klęskę, Edward III zwycięża. Później w bitwie pod Maupertuis, jeśli dobrze to mówię, to było 10 lat później, w 1356 roku, mamy bitwę pod
Pertius, jeśli dobrze to mówię. Także zwyciężają Anglicy, ale zostaje wtedy wzięty do niewoli król francuski Jan Dobry. No i Francuzi po tej już drugiej porażce zastanawiają się, czy to w ogóle taka dalsza otwarta walka ma sens i przechodzą do działań partyzanckich, które dają oczywiście lepsze skutki. I w 1360 roku Francja, znaczy Anglia po takich już trochę bardziej dotkliwych stratach zgadza się na pokój. 1360, możemy sobie napisać w cudzysłowie amerykańskim, pokój. Oczywiście tutaj według niego Francja zyskała prawo wykupienia swojego króla z niewoli angielskiej, a Anglicy mieli zatrzymać m.in. port w Calais, a także Akwitanię. No ale żadna ze stron nie przestrzegała warunków pokoju. Król umarł ostatecznie w niewoli. Także najemnicy w państwie zaczęli, którzy nie dostawali opłaty, zaczęli w zasadzie samowolnie się tam rządzić. No i było bardzo wtedy nieciekawie w Francji. No i król Anglii, Henryk V, postanowił wykorzystać tą całą sytuację chaosu, no i wykonać kolejne uderzenie. I ruszył z silną armią, oczywiście z wojskiem, wyruszył na Francję i w 1415 roku zwyciężył znowu pod dziwną francuską nazwą Azincourt. Oczywiście pisze to się zupełnie inaczej. Azincourt. Ale powiedzmy, że to się czyta właśnie Azincourt. A później, co dotkliwe, zajął Paryż. I w tym wszystkim wygenerowała się nowa, można powiedzieć, bohaterka narodowa, Joanna d'Arc. Joanna d'Arc. Nie d'Arc, tylko Joanna d'Arc, która zresztą została ogłoszona świętą, czyli w zasadzie święta Joanna d'Arc. I ona w 1429 roku poprowadziła odsiecz na Nowy Orlean, co ja zapiszę. Znaczy na Orlean, przepraszam. Jeszcze Nowego Orleanu wtedy nie było. Na Orlean. Bo sobie zapiszemy samo Orlean. I ta odsiecz okazała się zwycięska. Francuskie wojska zyskały wiarę w siebie. To było takie duże znaczenie, miało w zasadzie propagandowe bardziej. Ludzie zaczęli wierzyć, że Anglicy są do pokonania, pomimo że są w zasadzie, znaczy wcześniej byli lepsi, mają lepszy sprzęt i tak dalej, to jednak są do pokonania. Ale także Joannie udało się nakłonić króla Karola VII Walezu już wtedy, by zdobył kolejną dziwną miejscowość, czyli oczywiście Reims, którym się pisze Reims, żeby ją zdobył i koronował się także w tamtym miejscu, które było bardzo ważne dla Francuzów. No i popularność tej w zasadzie zwykłej wieśniaczki Joanny d'Arc, która atakując Orla, znaczy ruszając na odsiecz Orleanowi, miała ledwie 16 lat i popularność strasznie się nie podobała królowi, który widział w niej jakąś konkurencję, to, że miała właśnie posłuch, szczególnie wśród ludzi. Strasznie mu się to nie podobało i wysłał ją w zasadzie na bitwę z góry przegraną z jakąś małą ilością wojska i tam przegrała ona z Burgundczykami, którzy wzięli ją do niewoli, ale jako, że byli sojusznikami Francji, sprzedali ją Anglikom. Znaczy sojusznikami Anglii. Sprzedali ją Anglikom, a tam postawiono Joannę d'Arc przed sądem inkwizycyjnym. No i za to, że właśnie za to, że tutaj kobieta za to, że kobieta spełniała takie męskie właśnie funkcje, założyła strój przecież męski, a także rzekomo, że do samej obrony Francji i obrony króla namawiały ją jakieś dziwne głosy, ona uważała, że to głos Boży. Sąd inkwizycyjny uznał, że oczywiście to dzieło jest szatana i zła i postanowił ją skazać na stos. Ona do końca śmierci nigdy nie przyznała się do tego, że jest heretykiem. No więc nawet jej nie uduszono, tylko po prostu spalono żywcem na stosie w tak zwanym oczyszczającym z grzechów ogniu. No ale tutaj bardzo się przyczyniło to do zwycięstwa Francuzów, mimo że właśnie jej śmierć w 1431 roku, męczeńska zresztą,
Możemy sobie wstać. O, śmierć. Przyczynia się też do wzbudzania jakby nienawiści Francuzów i dalsze działania tutaj umożliwiły w końcu zakończenie wojny, która, tak jak sobie mówiliśmy, zakończyła się w 1453 roku. No i Anglicy razem z Anglią wycofali się z wojny Burgundczycy, a Anglicy dostali tylko port właśnie w Calais. No oczywiście skutki całej tej wojny były tragiczne dla Francji, zginęło mnóstwo ludzi, państwo było w rozsypce, no i podobnie oczywiście, znaczy w Anglii, Anglia nie była zniszczona wewnętrznie, bardziej tutaj finansowo, ale Francję dotknęło to znacząco, właśnie zniszczenia miast, czy też ludności. Doprowadziło to tak, że w trakcie samej wojny stuletniej do powstań. Tutaj znanym powstaniem była Jacqueria, 1358. Czyli się cofamy trochę w czasie. Jacqueria. Sama nazwa Jacqueria pochodzi od Jacquerie francuskiego, czyli po prostu takiego nazywania chłopów, tak nazywano ich obelżywie, po prostu od Jacques, Jakub, Kuba, tak właśnie nazywano obelżywie chłopów, to ta nazwa. No i powstanie to szybko zostało też rozproszone i zniszczone, ale pokazywało niezadowolenie chłopów z nałożonych nowych podatków, żeby prowadzić dalej wojnę, a także powstanie Wata Tylera w Anglii w 1381 roku w zasadzie z tych samych powodów. Można napisać sobie powstanie Wata Tylera. W zasadzie z tych samych powodów, ale też stłamione. Wata Tylera zaproszono na negocjacje, tam go zamordowano, same wojska się rozpierzchły, później same nie umiały się dobrze skoordynować. Także były już takie nie osławione, ale miały miejsce protesty czeladników, którzy po prostu nie mogli zyskiwać tytułów mistrzowskich w miastach, w swoich cechach, dlatego, bo po prostu było coraz mniejsza jakby produkcja tych dóbr. No bo wiadomo, mieszkańców ubywało i tutaj nie było po co produkować tak dużo, no i mistrzowie nie chcieli nadawali głównie te tytuły mistrzów, nadawali swoim synom, jakimś uprzywilejowanym osobom. Każdy już nie mógł ich dostać, dlatego bo się bali po prostu nadprodukcji, co prowadziło często do protestów samych czeladników, którzy też atakowali często arystokrację, nawet na ulicach tutaj popularne było takie, no, na przykład zabijanie rycerzy, że takie jakieś małe, krwawe zamieszki w miastach były bardzo, bardzo częste. I w takiej właśnie sytuacji znalazła się Europa, wyniszczona bardzo, jeśli chodzi o populację, przez między innymi wojnę stuletnią, ale także przede wszystkim przez dżubę. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne lekcje.